Kuba Kabala, prawy obrońca KS Ursus. Kuba, co sparing to praktycznie bramka, dzisiaj też padło z karnego, ty byłeś wyznaczony do strzelania tej jedenastki? Czy to wyszło nawet już w zeszłej rundzie, miałem podejść, niestety nie miałem tego szczęścia, ponieważ nie mieliśmy rzutów karnych. W pierwszym meczu rundy wiosennej udało się, ważne, że wpadło, oczywiście można było go strzelić troszkę pewniej. Można było strzelić troszkę pewniej, ale liczy się to, co w sieci. Kuba, dzisiaj myślę, że dobra gra jak na początek rundy. Poza tą sytuacją, kiedy przeciwnicy strzeli nam na 2-1 i troszeczkę zrobiło się nerwowo, ale myślę, że trzeba się cieszyć z naszej dzisiejszej postawy. Dokładnie, tu nie ma co się usprawiedliwiać, ale też bardzo dużą wagę przywiązywało boisko, ponieważ my wyszliśmy na dobrą sprawę dwa razy na właśnie normalną nawierzchnię i trzeba oddać chłopakom, że bardzo dużo zdrowia zostawiliśmy wszyscy w tych warunkach, ponieważ były bardzo ciężkie. Warunki były bardzo ciężkie, a trzeba powiedzieć, że przeciwnik nie sprawiał nam większych kłopotów. Może nie sprawiał, może tak dobrze graliśmy, nie wiem, ale parę takich błędów także w formacji obrony się przydarzyło, więc trzeba, obejrzymy sobie mecz, trener przeanalizuje i zobaczymy. Panie trenerze, chyba właśnie o takim początku rundy pan marzy. No na pewno te pierwsze mecze są wygodą, ten pierwszy mecz zwłaszcza, tak jak rok temu z mechaniką lewącką. Też można powiedzieć, że ta gra jakoś super się podobała, dzisiaj była troszkę lepsza i ogólnie jestem zadowolony. Oczywiście mankamenty widzieliśmy, będziemy to omawiać, oprawiać w tym procyklu meczowym i mam nadzieję, że ta forma będzie szła w górę. Panie trenerze, często jest tak, że mecze na inaugurację rundy są bardzo ciężkie, nie zawsze udaje się trafić z formą, w szczególności jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Dzisiaj wyglądaliśmy w tym aspekcie, ale nie tylko, naprawdę dobrze. No, na pewno jestem zadowolony z dyspozycji fizycznej drużyny, bo trzeba powiedzieć, że w tym tygodniu przeszliśmy na naturalną trawę i ta praca w ogóle z tego całego układu mięśniowego jest inna, więc jestem zadowolony z tego, jak chłopaki wyglądali fizycznie na wyższym boisku. Natomiast też tutaj się należą podziękowania osobom, gdzie nas spuścił na to boisko, byliśmy dobrze przygotowani do meczu, dobrze się chłopaki czuli. I mam nadzieję, że będzie to szło ta dyspozycja w górę i z meczu na mecz ta fizyczna i piłkarska dyspozycja na coraz lepiej będzie było. Kilka nowych twarzy w przerwie zimowej dołączyło do Ursusa, bardziej uzupełnienie składów. Może pan coś więcej powiedzieć o nowych nabytkach klubu? No tutaj potwierdzę to, co chłopakom też w szatni powiedziałem, że moim zdaniem te zmiany zwiększyły potencjał drużyny i wiem, że ci chłopcy mogą wprowadzić jeszcze większą wartość piłkarską w naszej drużynie i do tego będziemy dążyli. Na razie, można powiedzieć, wejścia z ławki nie jest powiedziane, że ktoś w przyszłości nie będzie grał z tych chłopaków w pierwszym składzie. W ogóle ci, co chłopcy weszli podczas meczu na boisko, też tam bardzo dobrze wyglądali, więc rywalizacja jest cały czas i ta jedenastka jeszcze nie się, wydaje mi się, jakiś czas kształtowała. O co gra KS Ursus w tym sezonie? No, tak jak każdy drużyna mistrzostwa, my mamy z reszty stawki od poprzedniego meczu najbliżej. Patrzymy na siebie przede wszystkim i my będziemy zdobywali jak najwięcej punktów. Nie da się wszystkich meczów wygrywać i
liczymy na to i wierzymy w to, że będą zmniejszać tą przewagę i w końcu dojdzie do tego, że będzie to na styku i wtedy się dopiero zacznie nowa może być ta liga i nowa rozrywka. Tego sobie życzymy, czyli powtórki z zeszłego sezonu. Powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję.